Dobra, będę odpowiadał na pytania. Śpisz coś w ogóle, bo średnio wyglądasz. Tak, śpię. Tyle ile mogę, tyle śpię. Staram się spać. Robię co mogę. Oglądam tego live'a z moją dwuletnią siostrą i ona się buja do muzyczki. Pozdro dla twojej siostry. Oczywiście, że tak. Dawajcie, kurwa, robimy coś ciekawego. Wysyłajcie adresy sklepów, które można okraść. Oczywiście żartowałem, nie róbcie tego. Nie tutaj, tylko na DM-ie wyślijcie. Szukam piosenki. Szukam jakiejś piosenki fajnej. Sam rowerek czy siłowo też coś lecisz? No, na razie sam rowerek, ale jestem umówiony, już będę chodził do Atletico 215 na siłownię. Także tak, no zacząłem od tego rowerka, bo poprzednio już chodziłem do niego, ale ta siłownia szybko mi tak ten, no za ciężko mi było, nie? A teraz zacząłem ten rowerek, bo ja się w ogóle nie ruszałem, oprócz koncertów, nie? Teraz zacząłem ten rowerek i... Zobaczymy. Ale niech będzie klasyczek. Widzę, tak zapierdalasz, żeby schudnąć, czy po to, żeby być piękniejszym jeszcze bardziej? No, chyba jedno i drugie. Zawsze zapierdalam, żeby mieć co robić. Bo kurwa, jest dramat, nie? Kto mnie nominował do Hot 16? Solar. Tak się złożyło. Dzisiaj wlatuje, dzisiaj, prawdopodobnie dzisiaj, albo jutro, ale raczej dzisiaj wlatuje Hot 16 Łowicza, nie? Łowicz 215. Także... Czekajcie, bo moim zdaniem to jest lepsze od mojego, nie? Serio, to wam powiem teraz poważnie, nie? Hot 16 Łowicza. Ej, puszczę wam to przedpremierowo, dobra? Puszczę wam Hot 16 Łowicza. Tylko, że to jest bez miksu, bez niczego. Wokali czasami nie słychać. Ale muszę wam to znaleźć i to puścić, nie? Bo to jest mocne gówno. Tutaj słychać taki ból, kurwa. Masakra. Muszę wam to, szukam. Wam to znajdę. Nie wiem, jak to będzie słychać w sumie, bo nie słucham tej wersji jeszcze. Strata za stratą, jakby moje życie było słabym meczem. Jak powiesz na zawsze, to na pewno nie uwierzę. Brak nastroju, by to robić, a jednak to robię. Nie mówię o zwrocie, też napić się ze mną. Zastanów się dobrze, gwarantujesz sobie spotkanie z demonem. Jaki psycholog, nie da rady z moją głową, ale już trzymam się długo. Nie wiem, za kogo mnie mają, kiedy jak odpiszę im, podziękują. Każdy dobrze zna te cyfry, niedługo znajdziesz je na mojej skórze. Jeżeli ten mur jest czysty, to do kupienia mamy nową puchę. Co z Presą? Presa będzie robił. Powiedział, że będzie robił. Tylko, że on ma teraz... on ma teraz urodziny miał. Parę dni temu, chyba dwa dni temu, więc... Wiesz, jak to jest. Czemu nie przekazujesz takiej ilości wartości dla młodzieży, jaką mógłbyś? Młody człowiek podcast. Słuchaj, mordo, nie wiem, czy to jest poważne pytanie, czy robisz sobie jaja, ale... Ja przez większość moich kolegów po fachu zarzucam mi... że jestem populistą. Większość moich kolegów po fachu zarzuca mi, że jestem populistą, bo cały czas pierdolę jakieś wartości i tak dalej. I w ogóle na grupkach wszyscy mi pierdolą, że jestem populistą, jadą mi i tak dalej. Więc mi się wydaje, że ja przekazuję idealną ilość wartości. No nie wiem, jakbym przekazywał większą ilość wartości niż przekazuję, że wszędzie bym już tylko pierdolił, że nie robiłbym już nawet live'ów takich, tylko bym mówił: cześć, kurwa, spotykamy się dzisiaj tutaj, aby przedyskutować problemy życia społecznego, kurwa, w XXI wieku. To byłaby jakaś parodia, człowieku. Moim zdaniem robię wszystko, co mogę i robię to najlepiej, jak mogę. Oczywiście cały czas się rozwijam, ale... Jeśli akurat pod tym względem, to wydaje mi się, że... się rozpierdałam. Dlaczego dziewczyny chcą się tylko bawić? Wiem, że tak jest, no ale nie rozumiem. Po pierwsze, to jest głupie pytanie, skoro mówisz, że wiesz, że tak jest. A po drugie, słuchaj... Nie każda piosenka jakby jest ważna cały czas. Ta sama piosenka, która dla mnie była ważna w tamtym czasie, gdy ją nagrywałem, dla ciebie może być ważna za dwa lata, albo nie wiem, była na przykład rok temu. Tak samo ja już nie sądzę, że dziewczyny chcą się tylko ciągle bawić jakby, ale w momencie, w którym to śpiewam, wykonuję ten utwór live, czy w którym go nagrywałem, to czuję to samo, że chcą. To jest dla mnie, piosenki to jest takie zatrzymanie emocji po prostu też. Jak kopułka z emocjami, ze wspomnieniami,
z czymś, co chcę przekazać, no. Ale to teraz nie znaczy, że każde dziewczyny, wszystkie dziewczyny chcą się kurwa bawić. Jakby wszystkie dziewczyny się bawiły, to by nie miał kto wychowywać dzieci, nie? Ja mam pytanie do ciebie, Bedi. Moim zdaniem dajesz dużo wartości, ale co sądzisz o problemie w Afganistanie z talibami i terroryzmem? Nie jestem aż tak obeznany w temacie, żeby się wypowiadać. No ale oczywiście jestem przeciwko terroryzmowi w jakiejkolwiek formie, no. Wiadomo, że jedni ludzie o coś walczą, kurwa. Wolność. Nie wiem, to jest kurwa, no nie można tego, tak, nie mogę ci odpowiedzieć, bo nie wiem. Nie wiem, nie znam tematu na tyle, żeby się wypowiadać. Ale na pewno jestem przeciwko rasizmowi związanym z terroryzmem, że dla mnie każdy Arab to nie jest terrorysta i każdy, kto tak sądzi, to... Ile chce ważyć? No nie wiem. Nie myślę o tym, na razie po prostu zapierdalam. Na jakim biegu śmigasz mało lat? Nie wiem, kurwa, nie widzę tego. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo nie umiem tego odczytać. Ale siemano. Ziom ogól trochę brodę. No spoko, mordo, to wpadnij tutaj mi ogolić, dobra? Czy z powodu koronawirusa data założenia 215 label się przesuwa? Jakiekolwiek działania promocyjne, tak, ale samo zakładanie, my pracujemy cały czas, dopracowujemy rzeczy, mamy spotkania. Będzie git.